Siemano, cześć, witam. Wczoraj wam mówiłem, że w sumie to nie wiadomo, w którą grę z serii Castlevania będziemy grać jako następną, ale zapytałem czat orzekł, wy orzekliście. Także następną częścią jest słynny, czy raczej niesławny Simon's Quest. Simon's Quest gra bezpośrednia kontynuacja, jeśli mnie pamięć nie myli, części pierwszej, która jest niesławna przez wzgląd na swoje mechaniki utrudniania życia graczowi za wszelką cenę. No i jako jedyna ze starych części Castlevanii jest poniekąd w otwartym świecie, gdzie poruszamy się między lokacjami, często będziemy odwiedzać te same lokacje, co dla szczęścia dla was będzie dość przyjemne, bo pewnie będę wam to ciął, a dla mnie trochę mniej, bo będę musiał te lokacje przechodzić często bardzo. Nie wiedziałem, czy w tę grę w ogóle będę chciał grać, ale lud orzekł, ja zawsze chciałem ją przejść, nigdy nie miałem do tego cierpliwości. Teraz mam was, także wy mi pomożecie. Dzięki bardzo z góry. Przejdźmy do gry. No i od razu zaczęły się schody. Ale od początku. Simon's Quest to gamingowa abominacja, znaczy próba stworzenia drugiego Metroida. Więc, żeby wejść w niektóre miejsca, potrzebujemy przedmiotów. Te przedmioty generalnie kupuje się tutaj od postaci. Grę zaczynamy z 50 sercami. I tak, serca tutaj to już nie amunicja jak w jedynce, tylko waluta. W początkowym mieście musimy kupić co najmniej wodę święconą i biały kryształ, żeby móc się dostać w odpowiednie miejsca. Kupujemy od dwóch randomowo biegających chłopaczków, którzy totalnie niczym się nie wyróżniają. Ale oczywiście nie mając kasy, bo jedno i drugie kosztuje po 50, a więc potrzebujemy spółwy, zaczynamy z 50. Oczywiście nie mając kasy, powinniśmy pójść, czego też nie wiedziałem, wyfarmić taką kasę z przeciwników, bo i tak nic nie zrobimy bez tych dwóch rzeczy. Tak więc, jak na niedoinformowanego gracza przystało, kupiłem wodę święconą i poszedłem szukać, gdzie iść. Także szedłem, znalazłem przeciwników, znalazłem jakiś most, znalazłem wioskę, ginąłem, aż znalazłem tajemniczą posiadłość, w której była winda. Tylko że ta winda to była niewidoczna, jako że nie miałem białego kryształu, który ją pokazuje. Także szukałem dalej, aż w końcu po pierwszej godzinie streama stwierdziłem, walić to, czat. Szukamy gajda, mówcie mi, gdzie mam iść, bo mnie szlak trafi. Także już z pomocą czatu wyfarmiliśmy pieniądze, kupiliśmy biały kryształ, kupiliśmy wodę święconą, przy okazji parę innych rzeczy, które nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia, i poszliśmy do pierwszej posiadłości. O, no i teraz jak mam biały kryształ, to tu jest winda. No tak mówiłem właśnie, że czegoś tu brakuje. Hit, uwielbiam. To jest dokładnie ten cryptic shit. Na który czekałem. Nie wiem, czy ja to mogę. Mogę to zyskać. O, ja wyżej skaczę, dobra, kumam. Jak się wybijam z windy jadącej do góry, to wyżej skaczę. To ma sens. Tak mówiłem, że to musi być miejsce, do którego miałem dotrzeć, bo wszędzie indziej przeciwnicy robili się niepotrzebnie trudni. Czemu teraz nie skaczesz? O. Sądziłem, że przejdę w prawo, ale dobra, idziemy. Lecimy dalej. Rycerzyk. Let's go. Jak się gra przycina. Matko, już ciaśniej się nie dało? Skacz! Nie! Nie zauważyłem tego, ale leciało tak wolno za mną. O nie. Prawie właśnie spadłem jak głupek znowu. Aha, nie ma przejścia. O! Pamiętałem z jakiegoś filmiku, że mogę sobie sprawdzać wodą święconą, czy dany ten nie jest. Ewidentnie tu nie powinienem był być. Jeszcze. Tu nie ma. No to jest trudny skok, goddammit! Jeszcze tego brakowało, żebym od razu umarł. Jest git! To tam złe prawo.
Nie! No myślałem, że już nie będzie. Dobra, mniejsza. Chyba spoko. No, nie ma znaczenia. Jest to dziwne, że jest tutaj takie miejsce. Ale dobra. Nie ma znaczenia. Finalnie. Zobaczmy. Nienawidzę tych blobów, ale te bloby na szczęście tutaj umierają na jeden hit. Będę sprawdzał na wszelki wypadek. Chciałem wytwanić, to się wytwaniłem. Serio? No nie dają mi sobie ułatwić życia. Muszę sprawdzać, no bo przecież jak są... Każdy jeden osobno muszę sprawdzić. Bo te dziury zawsze są w szerokości 2, nie? Na razie przynajmniej były. O! Aha, dobra. To jest miejsce dla przegrywów, co spadną z góry. Spoko. To jestem przegrywem, który nawet nie spadł, tylko po prostu tu przyszedł, głupek. I don't care, naprawdę. Wszystko mi jedno, nie chcę walczyć z tym blobem. Dobrze, że skoczył jeszcze raz. Dobra, chyba się. Spadaj, spadaj, spadaj. Nie. Dobra, idziemy. My to powinienem mordować jak najwięcej przeciwników, żeby przy okazji... Nie! No tutaj się poczułem konkretnie zrobiony. No chodź! Chodź tu! In mine patria, in istante. No właśnie mogłoby być napisane cokolwiek, nie wiem. Już nawet nie mówię o nazwie lokacji, ale... Jakieś cutscenki chociażby się przydały, jak już ta gra jest taka otwarta. To nic nie ma, to wszystko trzeba sobie... wymyślić. Jest! Dobra. Gin. Aha, chyba tylko jedna wredna dziura. Co się stało? Upaliłem się od tego płomienia, co tam leżał. God damn it. One wcześniej nie rzucały płomieniami, więc ignorowałem to, że to było. Dobra, już chwilę pooglądaliście, to sobie znowu pogadam. Pewnie ciekawi was, co ja tu w ogóle robię i właściwie po co ja tu jestem. Otóż po pokonaniu Edwarda, Drakuli w poprzedniej grze, okazało się, że teraz nasz bohater ma klątwę na sobie, która wyssie jego siły życiowe i go zabije. Czemu właściwie ma klątwę? A, no bo Drakuli zostało kilka kończyn i bryloczków na zamku, a.k.a. horcruxów, które podtrzymują klątwę, także wracamy na teren wsi, żeby znaleźć i zniszczyć
te relikwie. Także tak, nasz cel jest następujący. Docieramy do kolejnych posiadłości, w każdej z nich kupujemy dębowy kołek od wariatki, która z jakiegoś powodu się tam kręci. Wbijamy kołek w osłonę relikwii, zabieramy takową, powtarzamy te punkty, aż będziemy mieć wszystkie relikwie, potem zasuwamy do zamku i palimy wszystko w piecu. Także oglądajcie dalej. Oak State. Yes, please. A właśnie. Tak, dlatego pamiętałem, że to trzeba robić. Bo te oak steaki, one będą służyć mi do tego... Aha, to akurat jest jednorazowe. Świetnie. To fajnie, że zużyłem. Mam jeszcze pieniądze? Nie mam. Bo ja potrzebuję oak steaków, żeby strzelać do części Drakuli. Ja potrzebuję tych oak steaków. Jak pokonuję bossa i mam dostęp do części Drakuli, to muszę ją zniszczyć oak steakiem. To pamiętam. Niestety. W końcu musiało się udać. W sensie sprawdzenie. Nice. Matko ci wisielce, trochę strasznie to. O właśnie. To jest fragment Drakuli, moi drodzy. I żeby to zrobić, żeby zaliczyć ten fragment, muszę wziąć oak steak i rzucić. Teraz dostaję jakby część Drakuli z orba. W tym wypadku jedno z żeber. I to jest pierwsza, zdaje się, z czterech części, które muszę zdobyć, nie? Ciekawa rzecz. Taka, na tym polega właściwie ta gra. To jest ten moment. Tylko dziwne, bo wydawało mi się, że przed każdym takim orbem będzie boss. A tutaj bossa nie było. Przeczytajmy. Będziesz w mieście Veros. Tutaj możesz kupić bicz łańcuchowy. Czat mi się schował za czymś. Za 150 centów sztylet za 50. Zdecydowanie powinieneś najpierw zdobyć chain whip. Sztylet jest pomocny, ale bicz łańcuchowy jest bardziej pomocny na dłuższą metę. Aby zdobyć bicz łańcuchowy, wejdź do wschodnich drzwi w Veros i rzuć wodę święconą na podłogę na lewo od środka pomieszczenia. Następnie zejdź po schodach i porozmawiaj ze sprzedawcą, aby go kupić. Aby zdobyć sztylet, udaj się do zachodnich drzwi w Veros. Czyli chain whip to jest ta gwiazda zaranna. Wiem gdzie, tam gdzie dopłynąłem łódką w tym mieście. To jest Veros. Nie, czekaj, teraz jestem w Veros? Aby zdobyć być jak można wejść do wschodniej drzwi w Veros. Ale Veros to jest nazwa miasta, ja nie jestem w żadnym mieście w tym momencie. A, i to spadłem tu, dobra. I mam rozumieć, że Veros w takim razie to jest to miasto na zachodzie, tam gdzie musiałem dopłynąć, zgadza się? Bo to tam pamiętam, że była taka opcja, żeby jakby zejść na półkę poniżej. I tak pierwsza posiadłość została pokonana. Następnym celem miasto Aldzi... To jakieś tam miasto na wschodzie. Tam kupiłem czosnek i kwiatki. Co? Po raz kolejny zagadałem też do niczym niewyróżniającego się jegomościa, który uznał, że mam ładniejszy kryształ, więc dał mi swój niebieski za mój biały, żebym mógł skorzystać z kryptyk bullshitu i kontynuować fabułę tej gry. Przed wyruszeniem do Veros, miasta pod ziemią, wpadłem na cmentarz nakarmić żula czosnkiem, za co dał mi srebrny sztylet. Generalnie dobry deal. Potem prosto do podziemnego miasta, obok którego okazało się, że jest jezioro. Jako, że Simon nie jest najlepszy w pływaniu i topi się po pół sekundy, uznałem, że to pomyłka i wróciłem się na chwilę, ale nie. Trzeba dany mi przez tego gościa niebieski kryształ założyć, a następnie klęknąć obok jeziora na kilka sekund, co ujawnia półkę, na którą można skoczyć. Co?
Potem już tylko parę kroków i następna posiadłość stała otworem miłego oglądania. Świetna akcja. Świetna gra, bardzo dobry pomysł. No to nie jest tak, że nagle... Mam moje rzeczy? Mam. Że nagle nauczyłem się nurkować. Nie wiem, ta gra w wielu aspektach traci dla mnie trochę sens, ale to dlatego, że właśnie cały challenge trochę idzie sobie w las, bo nie dlatego, że nie wiem, mam nieskończone continue czy coś, tylko dlatego, że jakby całość opiera się na tym, żeby zebrać walutę, kupić przedmioty i pójść w miejsce B, nie? Dopiero jak wejdziesz tak do tego poziomu, do jakiegoś poziomu, tak jak ja teraz, to dopiero tutaj jest takie wyzwanie, typowe castlevaniowe wyzwanie. A wszystko, co jest pomiędzy, jest zupełnie bez sensu w moim odczuciu. Zupełnie bez sensu. Taki tak zwany cryptic bullshit. Ta ściana nie jest ścianą. Dobry zabieg. Taki zaskakujący, co nie? No, jeszcze któryś z tych schodków, któryś z tych belek powinna mi spaść. Mi zabić. Ale już nie mam białego kryształu. Czemu widzę niewidzialne platformy? Gra sama nie rozumie, czym chce być. Tak. Totalnie trzeba było to spaść. A nie, ty coś sprzedajesz. Oak steak. Jest. Nie mam pieniędzy? A no tak, zginąłem. W ogóle podoba mi się, że w tych dungeonach, jeśli rzucam wodą święconą, to po to, żeby sprawdzić, czy pod stopami nie zawali mi się podłoga. Ale już jak jestem w mieście, to rzucam wodą święconą, żeby sprawdzić, gdzie podłoga daje się zawalić. Durne, okrutnie, najgorsze, paskudne, nie powinno tak być. Bo te postacie nic ciekawego nie mówią, muszę przypadkowo zagadywać do różnych NPC-ów. Licząc na to, że któryś w końcu z rzędu da mi coś, czego potrzebuję i nawet nie powie, jak mam tego użyć, tylko muszę łazić po mapie i sprawdzać to na wszystkich możliwych miejscach. A co gorsza, na koniec okazuje się, że to użycie, które gra dla mnie zamierzyła, to i tak nie ma większego sensu. Symphony of the Night akurat znam dość dobrze, bo dużo grałem przy okazji pożyczania od kolegów konsoli. Więc... Symphony of the Night znam i bardzo, bardzo lubię. A to była całkiem... To była już naprawdę duża gra. Była już naprawdę duża gra. I miała fajną nową grę plus, że grało się wtedy już jak w standardową Castlevanię, bo się dostawało tego... Jak on się nazywał? Richter? Taki niebieski typo, który działał właśnie jak Simon, że miał bicz zamiast miecza, jak Alucard. Tak, bo Alucard był głównym bohaterem Symphony of the Night, prawda? Jeśli mnie pamięć nie myli. Ci przeciwnicy nawet nie są za bardzo zróżnicowani. Oni po prostu albo na mnie szarżują, albo sobie skaczą, albo coś, ale... Dla mnie wszyscy są tacy sami. Podchodzę do nich i biję mi biczem. Tyle. Kropka. A już to, że w ogóle muszę kupić Oak Steak, który jest jednorazowym itemem, żeby zdobyć część Drakuli, to też jest kurde bzdura. Że muszę jeszcze w finalnym dungeonie... O, mam serce Drakuli! Dobrze, dobrze. Ale ja chciałem eyeball. To jest, tak, no, ten gość z biczem to jest nowa gra plus. Powinno się go odblokować za przejście całej gry Alucardem. To się nazywa chyba Richter Belmont, jeśli się nie mylę. Taki niebieski. To jest ta sama postać, która była w, jeśli mnie pamięć nie myli, w
Castlevania 3, prawda? A nie, to ja w całości po angielsku grałem. Ale no też nie rozumiałem wtedy aż tak tego angielskiego, jak bym chciał, więc... Fabularnie to tak... Jedno co pamiętam, to było... What is a man? A sad, miserable pile of flesh! Słynny tekst. Drakuli? To jest pierwszy wstęp? Albo zostanie? Nie pamiętam. Kolejne to właśnie, że muszę... Teraz muszę przebyć całą tą drogę jeszcze raz, żeby wyjść z tego dungeonu. Po co mi to? Już zdobyłem ten ok, ten... to co miałem zdobyć. Dajcie mi po prostu wyjść z tą... jakieś okienko dialogowe. Czy chcesz wrócić? Tak, chcę. Bardzo uprzejmie poproszę. Chcemy wrócić? Tak. Czy to jest dobry pomysł? Tak. Zrobiliśmy wszystko co musieliśmy? Tak. Ale musimy zadać sobie jedno ważne pytanie. Czy mogłem zrobić więcej? Odpowiedź brzmi nie. Teraz mi... politycy zdejmą tego streama. Nie wiem, po co ja tu idę. Znaczy, tu nie ma wyjścia. Ale zakładam, że może być coś ciekawego, więc idę. Znaczy, nie wiem, czy ja tu dam radę wskoczyć. Zapiszę, bo to jest dla mnie oszustwo. Oj, chciałem zapisać na twórcę. No niby mogę wskoczyć. Gdzie woda się wkłada? Czy ja stanąłem na kolcu? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. No, i to jest całkiem trudne w sumie. Co się dzieje? Czemu ten gość jest w ścianie? No co ja mam mu zrobić, jak on jest w ścianie? To jest słynne bugowanie gry. Nie uwierzę. Opowiadaj. Dobra, tylko czas to straciłem. Czytam to. Nawet nie wiem, co to za część. Kompletnie nie kojarzę tej nazwy. Castlevania na DS. Okej. Co to jest? Serce Drakuli? Bo teraz mam serce. Tak jak wcześniej zdobyłem tarczę, jak zdobyłem żebro, teraz mam też serce. Tylko co serce Drakuli miało robić? Odbijać? Nie. Nie wiem, co miało robić serce Drakuli. Miałem mało życia, to prawda. Nie spodziewałem się i tak, że uda mi się zejść po tych schodach. Mogę już wyjść? Dzięki.
No dobra, słuchaj, to mamy kolejną rzecz.